coś. Czy wszystkie zapasy zostały wyczerpane? Zapasy zostały całkowicie wyczerpane. Nie ma już ani odrobiny. Wydawało mi się, że zostało jeszcze trochę cielęcin. Nic nie zostało. Zjedzmy coś. Coś. Panowie będą realistami. Raczej... Nie, już wszystko jedno, naprawdę. Sam pan powiedział, że zapasy zostały wyczerpane, no to co pan miał na myśli? To, że musimy zjeść nie coś. Ale kogoś. Nie widzę. Ale ja również nie widzę tutaj nikogo. Musimy zjeść kogoś z nas. Dobra, no zjedzmy. Tak, tak, zjedzmy. Panowie, zwracam wam uwagę, że nie możemy wszyscy trzej na nas krzyczeć zjedzmy, zjedzmy. W tej sytuacji, w której z nas musi powiedzieć proszę bardzo, panowie będą łaskawi się poczęstować. Kto? Kto? Oto właśnie chciałem panu zapytać. O, ale leci, patrz, ale leci go. Ja apeluję do poczucia koleżeństwa i do dobrego wychowania pana. To ja muszę przyznać się do okropnego wprost egoizmu, bo ja jeszcze w szkole powszechnej byłem strasznym samolubem i drugie śniadanie zawsze zjadałem zupełnie sam, nie dzieliłem się z nikim. No, bardzo nieładnie, no ale trudno. Zrobimy losowanie. O! Tak, świetny pomysł. No, najlepsze wyjście. Będziemy losowani według następującego systemu. Jeden z panów wymieni jakąś cyfrę, później drugi jakąś drugą i na końcu ja także wybiorę jakąś cyfrę. I teraz uwaga. Jeżeli suma trzech cyfr będzie parzysta, wtedy rozpadnie na mnie, a zostanie zjedzony. Ale jeżeli suma cyfr będzie nieparzysta, wtedy zostanie zjedzony któryś z panów. Nie, 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 nie. Ja jestem przeciwnikiem. No a co, jeżeli pan się pomyli? Co, panowie nie mają do mnie zaufania? Do mnie? Trudno. Spokojnie, jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Musimy znaleźć inne wyjście. Losowanie to przeżytek epoki ciemnoty. Tak, ordynarny zabobon. Dobrze więc. Zorganizujmy wybory powszechne. No, gratuluję! Świetna myśl! Czy zgodzi się pan, że pójdę z panem do urny wyborczej w lokalu? To uprości kampanię. Parlamentaryzm się przeżył. No, panie, nie masz innego wyjścia. Jak chcesz, wprowadzimy dyktaturę. Tak. Ja z chęcią obejmę władzę. Nie, 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 precz z tyranią. No, więc wolne wybory, tajne. Ale bez żadnych bloków. Każdy kontr kandyduje samodzielnie. And it shows that pearly white, just a jackknife has old Maggie Lee, and it keeps it out of sight. You know when that shark bite with his teeth big, scarlet billows. Będziemy do niego wrzucać kartki z nazwiskami kandydatów. No ale ja nie mam pióra. To pióreczko. Chwileczkę. No jeżeli mamy urządzać wybory, jak ludzie cywilizowani, tak? No to nie możemy pominąć etapu propagandy przedwyborczej, która w całym kulturalnym świecie wyprzedza właściwą akcję. Jeżeli się pan tak upierasz, no to agitujmy. No. Proszę. Agitujmy, bo jest szybko. No proszę. Tutaj.
na czasołownicy. Ja tam człowiek nieuczony i mówić dużo nie lubię. Robić to co innego. Jestem człowiekiem skromnym, mało wymagającym i prawdę mówiąc, jeść nie lubię. W ogóle nic nie wiem. Wręcz mi nie ma nic, co ja mówię. Może jeszcze kiedyś zjadłem kawałeczek czy dwa, co drugi, no czy trzeci dzień, ale dzisiaj nie. Nie, dzisiaj skończyłem z jedzeniem raz na zawsze. Skończył! Tak. Praca nad przygotowaniem posiłków. Praca nad przygotowaniem posiłków stała się radością mojego życia. Nie ma piękniejszego uczucia, oj nie ma! No, chyba że jak patrzę, jak inni jedzą i im smakuje. Dodam tylko, że jestem specjalistą od dania mięsa. Moje sosy. Moje sosy. Nie mają sobie ruch. Tyle chciałem powiedzieć. Brawo! Panie! Co za przypadek! Sosy mięsne, a to tylko nam przybył. Dziękuję. No. Nie chcę wpływać na wasze decyzje. Sami zadecydujecie. Jestem tylko waszym sługą. Wola wasza jest dla mnie święta. Tak, święta. Po drugie, co tu ukrywać? Jestem niestrawny. Zawsze byłem wychowany, gościsty, cienki. Mam dwa żelazne żebra, wyciętą wątrobę, jedną nogę krótszą, panowie. Co tu ukrywać? Po trzecie, nie chcę być demagogiem i lubię jasną sytuację. Jeżeli mnie nie wybierzecie, wówczas ten drugi dostanie, uwaga, łódko i polędniczkę! Tak! Łódko i polędniczkę! Tak! Ja, moja skromna osoba, zadowoli się tylko resztą i ozorki. Dla tych, którzy by mieli jakieś zakusy, mówię tu stanowczo. Z ozorka nigdy nie zrezygnujemy! Nigdy nie zrezygnujemy! Przemówienie całkowicie mną wstrząsnęło. No, proszę pana. Oskar Jozorka. Jestem całkowicie po pańskiej stronie. Co on tu gdzie? Żona haftowała, dopóki było jasno. Koledzy,
Czy koledzy widzą ten łagodny, spokojny obrazek? Czy kolegów to nie wzrusza? Ale jeśli chodzi o dobrą ból, droga pani, to sentymentu, sentymenty nie grają roli. Dzieci mogą się pójść tak samo. Tak, nawet lepiej, jak się tak, nawet lepiej. Dobry kajut do nas, ma na karuzelę. Nie, to żaden argument. Panowie, gdy byłem jeszcze małym pacholęciem, snułem ambitne plany. To prawda, że nie dość pracowałem nad sobą i nie osiągnąłem tego, co zamierzałem, ale ja czuję, że jest jeszcze nadzieja, że ja jeszcze mogę coś od siebie... To prawda, zaliczałem upadki. Brak wiary w siebie, utrata nadziei, lenistwo. Ale wystarczy dać mi szansę, ja jeszcze mogę być kimś! Właśnie! Ja mogę być kimś! Ja mogę być kimś, koledzy! Subiektywizm to jest! A my chcemy jeść! Tak, tak! Pan pozwoli razem! Ja... Trzy, cztery... Chcemy jeść! Chcemy jeść! Ja nie radzę! Ja nie radzę! Stanowczo nie radzę! No... To... Wystąpienia mamy za sobą. Głosujemy! Proszę uprzejmie. Gdyby pan chciał coś jeszcze poprawić, może zmienić, służę z miłą chęcią. Naprawdę? Policzymy głos. Ja policzę głos. Policzę głos. Tam dalej. Jestem bardzo ciekawy wyniku. Głosowanie zaostrzałe. Mógłby pan zachować trochę więcej taktu. Panowie! Musi go unieważnić wybory. Pan chce storpedować wolne, demokratyczne wybory? W urnie były cztery karteczki. Cztery karteczki były. Ale ja chcę jeść. Każdy chce. A ja mówiłem, że parlamentaryzm się przeżył. Dobra, co teraz będzie? No ano. Typowy kryzys gabinetowy. Wiem. Może zastosujemy zasady nominacji kandydata. I kto będzie nominował? Ja się podejmę. Oczywiście, nie zgadzam się. Paskudna sprawa. Należy jednak coś zrobić. W takich chwilach sytuację może uratować tylko pełna poświęcenia i zapału. Jednostki. Nie, słuchaj! Drogi i szanowny panie, nie da się ukryć takich cech charakteru jak miłość do bliźniego, chęć do poświęceń, solidarność. Już od pierwszych chwil zauważyliśmy, że jest w panu coś, co nas od pana odróżnia. Prawda, panie kolego? W życiu nie widziałem lepszego człowieka. Jesteśmy szczęśliwi, że nareszcie kolektyw może odpowiedzieć na pańskie gorące wezwania o sposobność. Okazję zrealizowania pańskiej czystej, skrytej tęsknoty. Pan pragnie, aby przejść do naszej pamięci jako jednostka doceniona, skromna, koleżeńska, apetyczna.
Nie chcę! Jak to pan nie chce? No nie! Ale to jest pan po prostu ohydne! Nie chcę! Nie, no proszę, wiesz pan chce! Odmawiam kategorycznie! Ja nie mam powołania do wielkości. Świadectwo nawet wśród dzikich ludów było uważane jako najgorsze z nieszczęść. Nie, mój panie, jeżeli któryś z nas, sierot, miałoby zostać stracony, byłby to policzek wymierzony elementarnej sprawiedliwości. Nie dość, że sieroctwo, to jeszcze zjedzenie. Nie, mój panie, to jasne jak dzień. Pan posiadasz mamusię. Panu zawsze było łatwiej na tym świecie. Czy nie uważa pan, że czas najwyższy spłacić ten dług zaciągnięty wobec sierot? Wobec tych, którzy nigdy nie zaznali matecznej miłości, opieki, dostatku. Zresztą sam pan powiedział, że pańska mamusia już pana opłaci. Ale być może moja mamusia też już nie żyje, bo jak wyjeżdżałam, to nie za dobrze się czuła, tak dawno nie byłam w domu. Fantazjowanie artysty, gra wyobraźni. Pańska mamusia na pewno cieszy się dobrym zdrowiem, daje jej Boże uwierzyć. Podczas gdy nasi rodzice, czy pamięta pan te długie, mroźne jesienne wieczory, gdy dziećmi jeszcze będąc, przydawaliśmy boso zapałki przewodnią. O upiory przeszłości. O tym lepiej zapomnieć. Albo czy pamięta pan dalekiego krewnego, skąpca i szatrapę, który zabierał nam, sierotom, ostatni kawałek słoniny, żeby ją dać jako przynęta dla myszy? Nie. Misia! Mam sobie rękę uciąć.
rzeczywiście ktoś płynie w naszą stronę. Sierotom zawsze wiatr w oczy wieje. Jeszcze wie, może być ktoś zjedzeni. Widzę wyraźnie, że płynie posługując się tylko jedną ręką, a w drugiej trzyma jakiś dziwny przedmiot. Tak, tak, tak. Mało to razy wydarza się, że wieśniak idący z prosięciem na targ wpada do wody i później płynąc podtrzymuje jedną ręką, prosi swoje jedyne dobro. Szefie, to ktoś w mundurze. Mundurowi listują się w kasynach. Tam widzę gościa. Panowie, bez obawy. Jestem uczciwym pocztowcem starej daty,
Nie da się mnie przykupić leczkami, dobrze? Dobra. Dodatkowo możemy panu zaproponować jeszcze kolanko. Dwa kolanka. Trzy kolanka, no. Ale na więcej... Na... Nie, panie! Widzisz pan te dwie skrzyżowane trąbki? Honor tych trąbek cenię ponad wszystko. Do widzenia, państwu. Ale nie... Niech pan nie odpływa! Niech pan zostanie! Niech pan zaświadczy, że jestem niewinny! Panie kolego, proszę. No to proszę. Ale jak to... Sierotę, sierotę! Pan zapomina się, że jest jeszcze coś takiego jak sprawiedliwość dziejowa. Jak ja mam to rozumieć? To, że wszyscy straciliśmy rodziców, nie stawia nas na jednej płaszczyźnie. Należy jeszcze rozpatrzyć sprawę, kim byli nasi rodzice. Na Boga, no, rodzice! Po prostu rodzice. A kim był pański ojciec? Kancelistą. No bo co? Przepraszam, zapomniałem, że już po kwitowaniu. No, tak mnie panowie zagadali, od jedzenia człowieka przez człowieka, już zupełnie mi wyleciało z głowy. Proszę tutaj. Pisać. Ja mam. Gdzie? I tutaj. No, dziękuję. Taki kawał drogi się musiałem wracać. Do widzenia państwu. Ale... Kanapkę miałam. Wracając, pański ojciec był kancelistą. A wie pan, kim był mój ojciec? Nie. Mój ojciec był biednym drwalem. Analfabetą. A ojca mojego kolegi w ogóle nie było. Jego matka poczęła go wskutek ciężkich powikłań spowodowanych nędzą. Niech pan tylko na niego spojrzy. Tak. Podczas gdy pański ojciec siedział wygodnie w ciepłym biurze w służbie arystokracji, mój ścinał te sosny papierówki w zimę, w lato, żeby pański ojciec miał na czym później wypisywać pozwy skierowane do biednej matki mojego kolegi, który w ogóle nie miał ojca. Tak. Tak, wstydź się pan. Powinien. Pan hrabia? Pan hrabia? Pan hrabia? Co za szczęście! Co ma znaczyć? To pan hrabia mnie nie poznaje? Swojego starego Jana pan hrabia nie poznaje. A to ja uczyłem pana hrabiego jeździć na kucu, kiedy pan hrabia mnie jeszcze bracia. Lecz. Jakie to szczęście, że moje stare oczy znowu widzą pana hrabiego. Kiedy przyszła ta informacja, że ten statek, co pan hrabia mi upłynął, zatonął, to ja nie mogłam wytrzymać dłużej. I ja stwierdziłam wtedy, że jaki los pana hrabiego, taki i mój. No gdzie pan hrabia, tam ja. I wskoczyłem do morza i popłynąłem. I patrzę, pan hrabia, co za szczęście, co za szczęście. Pan Jani, proszę w tej chwili puścić się do latwy i utonąć. Słucham pana hrabiego. Co za szczęście! Co za szczęście! Co za... Ale dobry człowieku, no! Nie poszczerzcie się, no! No to... I właśnie tak jak mówiłem, sprawiedliwość dziejowa. Widzę. To pan mieszkał w pałacu! To pan jeździł na kucu! Co ja na kucu? Mojego ojca nie było stać nawet na kucyka. Pan swoje wspomnienia przypisuje mojej osobie. Proszę pana, to już przechodzi ludzkie pojęcie. To pan myśli, że to ja jeździłem na kucu, ja mieszkałem w pałacu? Przed chwilą pan żeś to powiedział. No to już jest przecież szczyt wszystkiego. Przecież ja z żadnym kucykiem nie miałem nigdy nic wspólnego. Ani tym bardziej ja nie miałem. Mój ojciec nie znał nawet słowa kuc. Był przecież analfabetą. Biedny zwierzak, no. Nikt nie chce się przyznać do zwierzęcia. Ja nie mam do czego. No. Nie wstyd panu? No. Nie wstyd.
No. Bądź co bądź, zawdzięcza pan temu zwierzęciu najszczęśliwsze. Dzieci jest. No. No. Koledzy, tam przecież ten lokaj. Proszę, ale jaki lokaj? Panie kolego, widział pan tu jakiegoś lokaja? Ja. Drogi i szanowny panie, od tej chwili przestajemy pana traktować jako osobę w dyskusji. Ma pan halucynację po prostu. Tak, tak. Pan jesteś wariat. No. I właśnie dlatego, jako jednostka nieodpowiedzialna, powinien pan zostać usunięty ze społeczeństwa. Najlepiej drogą spożycia pana przez to społeczeństwo. Lokaj. Tak. Tak. Lokaj tutaj był. Może było. Wybory były. No. Panie kolego, proszę nakrywać ze stołu. No, o co chodzi?
na nową radę zupełnie jak nowo. Czy nie uważają panowie, że na początku, zanim powinienem umyć nogi? Logiczne. W sumie nie pomyślałem o tym. Co pan sądzi? No jak ma potem zgrzytać w zębach, to umyję. Higiena podstawą zdrowego odżywiania się. No bakterie są niewidoczne dla oczu, więc będą. Dobra. Racja. Higiena jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Wręcz przeciwnie, zapewnia jednostce zdrowe i długie życie. Proszę. Szybciej! Z życiem! Więc panowie tak już postanowili nieodwołalnie mnie... Myślałem, że to już jest jasne. No tak, niby tak. Pan coś tam mówił o ofiarności? Ano, że ofiarność to wielka idea. Niech pan zatem coś jeszcze powie. Ano, w sumie wtedy naszkicowałem całość. Ofiarność, gotowość do poświęceń. To wszystko prawda. No, a nie chciał mi pan wierzyć. Byłem głupi, nie słuchając pańskich argumentów. Jeszcze nic stracimy. Tak. Byłem niedoświadczony. Ale teraz widzę, że coś w tym jest. No, to powie pan, że panowie tak już ostatecznie? No, mój panie, no. No to tak, 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 tak. Że czuję, że zaczął się we mnie budzić inny, lepszy człowiek. No widzi pan? No ale... Może już wystarczy ta lewa. No, nie, 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 nie. Jeszcze mi wypaluszkami. A dzięki czemu ja mówiłem, inny, lepszy człowiek. No bo ostatecznie zupełnie coś innego zostać zjedzonym jako ofiara przemocy, a co innego jako inny, lepszy człowiek z własnego poświęcenia, prawda? No, prawda, prawda. Więc pan już mówi, że panowie tak ostatecznie... Słowo honoru. Tak, bo proszę nie myśleć, że jestem tylko bezwolnym surowcem, nikt tego nie lubi. Nie! Wręcz przeciwnie. Przejdzie pan do naszych żołądków, naszej pamięci. Jako jednostka wielka, doceniona, pełna poświęcenia. No ale ta lewa ma już chyba naprawdę dosyć. Nie no, wydaje mi się, że prawa też już jest zupełnie czysta, jeszcze tylko ręczniczek i wychowanie. Nie, nie, prawą też by należało troszeczkę. Nie, ale kiedy koledzy są głodni, nigdy. Prawą i koniec. Teraz, kiedy już przejrzałem na oczy, brudne nogi nie grają dla mnie znaczenia. Mogą być problemem. Ręczniczek i gotowe. Panowie! Dziękuję wam! Dzięki wam poczułem w sobie ideały, których wcześniej było mi brak. Za co? No bo jak ostatecznie? Wygląda sytuacja. Jest nas tutaj trzech. I tylko ja uratuję pozostałych. Czy wolno mi na koniec wygłosić krótką mowę o wolności? Na długo? Tylko pięć. No proszę. Wolność. To nic nie znaczy. Dlaczego dopiero prawdziwa wolność
znaczy coś. Dlaczego? Bo jest prawdziwa, a więc lepsza. Zatem gdzie szukać prawdziwej wolności? Prawdziwa wolność jest tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności, więc... Tak. Dlatego właśnie... Wolność. I dlatego właśnie... Szefie, cicho, pan nie przeszkadza. I dlatego właśnie... Sprawdź tam, pod spodem. I dlatego właśnie... Szefie! Dlatego właśnie... Znalazłem ten paprykarz tydzień. Schowaj go pan natychmiast. Dlatego właśnie... Co? I dlatego właśnie... Nie mam ochoty na paprykę. I dlatego właśnie... Ale dlatego... ja nie mam ochoty. I dlatego właśnie... Zresztą patrz. Dlatego właśnie... Czy pan nie widzi, że on już jest szczęśliwy?